Cześć poradniku, w którym pokażę Wam, jak polecieć na Księżyc. No to będzie trochę dłuższy poradnik od innych, no znacznie dłuższy, bo cała akcja trwa około godziny. No więc będę go przyspieszał w niektórych momentach, w innych ucinał. Dobra, będzie to jednoosobowy pojazd z dobudowanym łazikiem i satelitą ewentualną. Nie musicie tego budować, w sensie satelita nie tamtego. Więc doczepiamy zaawansowany moduł SAS. Baterię. I no paliwo do systemu RCS i tutaj od razu wstawię do góry łazik. O. Takie coś. Tu nie musicie budować tego łazika, wystarczy, że po prostu wstawicie to takie czarne. No, ale ja chcę mieć łazik, bo łazik jest fajny. No, dokleję tutaj baterię. Na przyciskach AB obracamy obiekt, który chcemy doczepić. A, w sumie. No. Okej. Tutaj się. Jak przytrzymamy Alt, to kopiujemy obiekt, który mamy zaznaczony. Teraz trzymam Alt i klikam. I takie coś mam. Ale dobra. Trzeba jeszcze dokleić mu kółka. Te powinny być dobre. Nie w tą stronę, w tą. Dobra. Tutaj nie opłaca się ustawiać na dwie osie, bo wtedy widać, że z drugiej strony wychodzi. Więc tutaj doklejamy. No. Okej. Niech będzie. Nie musi być równo. Chyba. nie musi być równo. Dobra. Więcej płytków. Trochę na spodzie, żeby ładował się, kiedy się nawet wywróci. Żeby nie było tak, że się wywróci na plecy i rozładuje. Trochę rzeczy takich naukowych, mądrych, jak na przykład termometr, jakiś akcelometer, negatyw gravioli detektor, barometr, chociaż wyląduje na Księżycu i tak nie będzie atmosfery. No, jeszcze po bokach. Też się wstawi płytki. A jeszcze można zaszaleć i wstawić... A, baterię wywaliłem. Jeszcze można ewentualnie zamontować tutaj takie siedziszcze. Tutaj będzie sobie siedział tak na szkerbal. To jak coś jest bokiem ustawione, także tutaj będzie miał głowę, tutaj będą mu nogi wystawały. I będzie tak sobie mógł brumbrumać ślicznie. Dobra. Tutaj u góry... A, nie zamontowałem odczepiacza. Znaczy dekupulera. Aj tam, aj tam. Mam lekką chrypę, ponieważ jestem chory i w ogóle. Tak, 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 to było popisowe. Dobra. Tutaj należy zamontować takie... Nie takie. Takie oto coś. Gdyż trzeba tym jakoś kierować. Bo tutaj będzie kierował człowiek, a tutaj... no, tutaj będzie się kierował sam. Albo człowiek, kiedy do tego wsiądzie. Dobra. Dalej montuję tąże oto rzecz. I tutaj już następne... Cały czas nie to, co chcę, wybieram. I tutaj już będzie satelita, taka czaputka. I do tego można doklejać rzeczy, jak termometr. Jak zwykle termometr. Tylko czy nie podczepiłem? Żeby przez przypadek nie było podczepione do dekupulera, bo wtedy nie będzie się liczyło. W sensie odpadnie razem z dekupulerem. Jak co, meter, negatywne coś tam. Wyjdzie na orbicie, to nawet nie ma sensu montować. Zresztą jak wszystkiego. No, antenkę jeszcze można jakąś modrą zamontować. O, przy samochodziku też. Albo nie, bo będzie za bardzo wstawała, bo ona długa jest dosyć. Dobra, wracając do tego. Tego tutaj nie musicie u góry budować, wystarczy, że tamtą że taką czaputkę tutaj założycie. Bez tych podczepiaczy wszystkich. Dobra. Więc dalej budujemy taki oto silniczek mały. To będzie silniczek, na który... Znaczy, ten.
bak paliwowy, na którym będziemy lądowali. Mały pudel, chociaż wiem, że tylko to jest pudel, a to już jest jakiś blablabla. Boczne dekopulery, tylko takie odstające na poczwórnej osi. I tutaj też takie. To samo jest co to. Tutaj doczepiamy takie coś, żeby była aerodynamika, czaputka. I kolejne. I takie silniczki. I dobra. I w sumie niby jako tako to już by było gotowe. Jeszcze jakieś naukowe rzeczy. Wszędzie je najlepiej czepić, bo... Albo tak jakoś. Negatywne coś tam, barometr. Akcelometr już był. Termometr. Razy 2. Chyba nawet 3. Co tu jeszcze? Nie trzeba nadajnika. Ale za to przydałyby się płytki. A nawet nie takie płytki, tylko takie coś. Tylko gdzie by to podczepić, bo ta rakieta prawdopodobnie nie wyląduje tak jak stoi, tylko gdzie się wywróci na bok. Tak żeby nie przeszkadzało. Żeby tak nie odstawał właśnie na bok jak teraz. Kurde. O! Nie wiedziałem, że tak się da. Spoczko. To jest takie coś, co generuje tak naprawdę samo z siebie napięcie. No bardzo duże, jak na samo z siebie. No prawie takie jak ta płytka. Tylko ta płytka jest lżejsza znacznie. No nie znacznie, ile to? 0,5? 0... Ha. Dobra, znacznie. Tutaj doczepiamy takie coś, żeby było jak wylądować. No, żeby było jak wylądować. Ha, to tutaj można. Okej, nieważne. I znając mój talent lotniczy, jeszcze doczepię takie coś tutaj po bokach. Akcelometr przesunę. No. I takie coś jeszcze tutaj wstawię. Ha, to i tak bym musiał tutaj, tylko że trzeba jakoś tak wyobracać, żeby... Kurde. Okej. Nie, jednak nie okej. Okej, teraz okej. To jest po to, żeby mógł wylądować. W sensie, że znając mój talent lotniczy, żeby i tak mógł wylądować. No. O Boże. Okej. Dobra, i tak naprawdę już ta część rakiety jest gotowa, chociaż nie. Jeszcze przydałoby się... to. RCS. No nie tutaj. Tutaj. No tutaj. Dobrze. I tutaj jeszcze ewentualnie. A tutaj to już chyba nie trzeba. No, nawet się tutaj by się dało. Ej, tam. Dobra, jeszcze podstawię tutaj. I tutaj, żeby nie było problemu z kręceniem się. I dobra, przechodzimy do niższego poziomu w końcu. Klik. I tutaj trzeba zamontować. No nie trzeba, ale montujemy. Ja montuję takie coś. I od razu pod tym taki silnik. No nie silnik, tylko bak paliwowy. I takie coś. Jeszcze boczne dekopulery, tylko te większe. I jeszcze... Dobra, to. Budowy lepiej nie przyspieszać. W sensie nie przyspieszam budowy, ponieważ byście wtedy nie ogarnęli w ogóle, co ja buduję. Bez urazy dla was. Okej. Od razu będziemy mieć 10 lajków. Dobra. Można jeszcze ewentualnie zamontować. Cały czas kaszlę, bo jestem chory, jak już mówiłem. No, to żeby łatwiej się tym kierowało. Okej. Dobra, teraz należy pomyśleć, o czym zapomniałem. Jeszcze ewentualnie można takie skrzydełka tutaj zamontować, ale ostatnio się do nich zraziłem, nie wiem czemu, ale mi psują rakietę. No i lepiej zbuduj się.
Nie to, żeby wam się rakieta zniszczyła albo coś, ale dobra, bo nie chcę, żeby było, że jeszcze potem będzie jakiś doklejek, że coś tam należy zgadać. Pewnie to będzie. Dobra, to należy ją zaprogramować. Więc tutaj jest co innego, bo nie odpalają się wszystkie 5 silników na raz, tylko najpierw te 4. Więc te 4, ok. Potem odpadają. Odpadają i potem odpala się... Aha, tylko ten. Lepiej zróbcie osobno, żeby nie było tak, że równocześnie te odpadają i ten się odpala, tak jak kiedyś to robiłem. No bo wtedy zacznie ta rakieta skakać na boki po tym, jak te duże odpadną. Najlepiej potem najpierw ją ustawić, potem przechylić. Dobra. Potem... Najlepiej robić właśnie takie sekwencje. Takie coś, potem to odpada, to jest następna. O właśnie, jeszcze najlepiej wszystko przesunąć. Odpadanie tego statku i satelity najlepiej do ostatniej przesunąć. Dobra, chyba już jest wszystko rozłożone. Okej, to się odpala, to odpada, to się odpala, to odpada, to się odpala, te odpadają, to się odpala, to zostaje. Dobra. No, jeszcze uznajmy, że to tak przestawię. Chociaż to i tak nie ma, i tak pewnie. Dobra, i tą rakietę nazwę YouTube. I ustawcie sobie jakąś flagę misji, którą potem wybijecie w ziemię, jak wylądujecie na Księżycu. Nie trzeba robić tych podtrzymywaczy, jak ktoś chce może zamontować, ale to zbytnio nie ma różnicy. Kiedyś je zawsze montowałem. Dobra, wszystko jest. O, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, która nie jest potrzebna, ale jest fajna. Gdyż albowiem... to jest takie fajne coś. Kurde. No tak. To są takie światełka. One będą nam to oświetlały, żeby było ślicznie w ogóle. Żeby w nocy, jak będzie noc na Księżycu, to żeby było jasno. Spokojnie te małe takie co się utrzymają to. Jeszcze można ewentualnie jakieś płytki tutaj wstawić dodatkowe. Na poprzedniej stronie. No, na poprzedniej stronie. No, jedna wystarczy. Okej, jest super pięknie, jest super pięknie. Jeszcze raz zapiszemy. I tutaj chyba skończę ten filmik, bo to był pierwszy odcinek o budowie, który i tak pewnie wyjdzie na dwa, ale spoko. No to do następnego.